Dziś, teraz jestem w Choćwi, w miejscowości położonej blisko Leska, najbliższe miasto w odległości 7 km. Bardzo ładne miejsce, bardzo ciekawa lokalizacja. Dom jednorodzinny z numerem, nie jest to domek letniskowy, z zestawem. Przepiękne okoliczności przyrody, jak widzicie. Obecnie domek jest wynajmowany turystom. Powierzchnia działki 31 arów, więc całkiem dużo. Dom został wybudowany przez właściciela dla siebie, w związku z tym, jak się domyślamy, został on pieczołowicie wykończony. Mamy tutaj monitoring, jeżeli chodzi o media, to oczywiście prąd, woda, studnia głębinowa. Możliwość wykończenia tutaj pod dwa stawy, słuchajcie, bo pierwotnie były tutaj właśnie dwa stawy. Jest też możliwość po prostu zrezygnowania ze stawów, zasypania ich, bo też takie miałam pytania. Grill. Można imprezować. Chciałabym tutaj wejść, ale nie wiem, czy nie jest zamknięte. Jest chyba zamknięte. Zaraz otworzymy. Nie, nie będę otwierać, słuchajcie, ale jest przepięknie, prawda? Aż chce się tam usiąść. Pokażę Wam domek z zewnątrz, bo w tej chwili czekam jeszcze na właścicieli, więc nie ma możliwości wejścia do środka. Piękny domek drewniany. Pieczołowicie wykończony, jak mówiłam. Mamy parking przy nieruchomości. Mamy drogę utwardzoną. Mamy też kącik dla najmłodszych. No idealny też gotowiec pod inwestycje, jeżeli ktoś lubi domki turystyczne, agroturystykę i chciałby na tym zarabiać, to jak najbardziej tutaj jest to właściwe miejsce i właściwa nieruchomość. Pokażę Wam też tu drugie miejsce na ewentualny staw. O, tak to obecnie wygląda. Staw jest naturalnie nawadniany, więc nie ma tutaj żadnych sztucznych zbiorników. Jest w naturalny sposób oczyszczany. Jeżeli jest taka konieczność, to jest po prostu woda spuszczana zgodnie z tym, co mówiła właścicielka. Tak to, słuchajcie, wygląda. Dzisiaj mamy piękną pogodę, dlatego więcej troszkę tych relacji. Pozdrawiam, trzymajcie się, pa!